Cześć, z tej strony Maja Kucharski, a to nowy format na moim kanale. Format, w którym my, ludzie, którzy siedzą od lat w branży filmowej, będą oglądać, oceniać i analizować filmy od Was. Filmy nadesłane przez naszych widzów. Różne kategorie, różne style. Zobaczymy, co się będzie działo. Ruszajmy! W dzisiejszym odcinku zobaczymy teledysk do hitu znanego i lubianego Michała Milowicza. Kawałek Zatańczmy w zestawie z klipem nadesłanym przez Bartosza Szarugę. Tuż potem, gdy emocje już opadną, dostrzeżemy miganie w filmowej etiudzie z czasów kwarantanny. Spojrzenie na zarazę w reżyserii Nikodema Bartnika. Jeśli chcecie się bawić jeszcze lepiej, koniecznie porzućcie ten program właśnie teraz i zobaczcie oba dzieła tuż przed analizą. Linki zawsze w opisie filmu. Poznajcie naszą Lożę Szyderców. Powszechnie lubiany producent i prezes Mowa Film, Mateusz Jemioł, szczery i bezwzględny boski DOP, Jakub Lada, młody, lecz nad wyraz bystry millennials, Marcin Piechowski, mądrością snujący założyciel szkoły Of Master, Wiktor Obrok, niedosubowany youtuber i reżyser, Majo Kucharski. Aby zobaczyć nasze sylwetki, koniecznie wróćcie do odcinka numer 1. Najpierw zobaczycie naszą pierwszą reakcję na film, a potem zajmiemy się ich analizą. Dobra, nie przeciągajmy, lecimy z pierwszym filmem. Okej, kolejny film. Michał Milowicz. Nie mam pojęcia, czego się spodziewać. Kojarzę Michała Milowicza, to jest chyba taki aktor z lat 90. Szykuje się naprawdę roastowo. Chłopaki, spokojnie, zaraz się rozkręci. Zobaczmy te kocie ruchy. Ale troszeczkę się boję, że wiem, co zobaczę. I play z Michałem Milowiczem. Horyzonty, piękne logo. Intro w najtańszym efekcie, czyli pisanie liter na jednolitym tle. Z tymi logami na początku, pamiętajcie, one mają być malutkie. Te wielkie loga się robiło, jak były małe telewizory, oddalone kawał drogi od kanapy. Małe napisy, one są wtedy takie subtelne i ostre i każdy przeczyta. Także to za duże. Czekaj. Dobra. Jest? Jest Milowicz! I otoczony młodymi dziewczynami, tak go sobie wyobrażam. Oj, może on jest autorem, to ja przepraszam panie Michale. Nie chciałem być niegrzeczny. Mogę sobie zrobić z panem zdjęcie? Ostra panorama, nie? Jakby zaczynamy dokumentalnie, a panorama jak do kina. Format panoramiczny, ja cię, to już nie ma, zmiłuj. Dobra, 2,35 do 1 albo jeszcze ostrzej. Oddychaj, Kuba. Mamy znowu Michał Milowicz i horyzonty. Jeżeli mieliśmy sekundę temu napis wielki horyzonty, to po co to powtarzać? Nie powtarzajmy tego. A to tu też? To na dwa na raz? To tak jeszcze nie miałem. I dwa na raz, tak jeszcze nie miałem. Dobra, nie idźmy w to, nie idźmy w to. Ten moment, kiedy troszkę czujesz zażenowanie. Pić buzie pomarańczowe, tło niebieskie. Klasyka, prawie Michael Bay. No, a skąd oni się wzięli? Bo przester to wiadomo skąd się wziął. O, psztryk, nie wiadomo, wychodzą sobie z jakichś schodów i przester. Mamy dwa ujęcia bardzo podobne po sobie. To troszeczkę wygląda tak, jakby z tego pierwszego ujęcia ktoś po prostu w postprodukcji przyciął i troszeczkę dozumował. I to nie klei się dobrze. Jest taka zasada montażowa, operatorska 30 stopni, czyli jeżeli przechodzimy z jednego kadru do drugiego w jakiejś kontynuacji, to powinny właśnie o mniej więcej 30% się różnić. Jeżeli mamy taką sytuację, że mamy jedno ujęcie, które nie wyszło, ale w drugim ujęciu jest druga połowa dobra, to dajmy pomiędzy nie jakiegoś birola, jakieś przybliżenie, przybitkę, żeby właśnie zamaskować wtedy takie skoki. Totalnie nie rozumiem tego wprowadzenia. To czy było bez sensu? Nic nie wnosiło. Jakaś studniówka. Strasznie długie ujęcie. Strasznie długie. Ładny kadr, podoba mi się bardzo. Zabawa cieniem zawsze jest spoko. Wydaje mi się, że trochę można by było tu podnieść kontrast, by było lepiej, ale generalnie jest fajnie. Już od razu mówię, że montażysta tutaj się za bardzo spieszy. Nie ma rytmu w tym montażu jeszcze. To można byłoby fajniej zagospodarować te cięcia. Pan, który grał w spocie Prawa i Sprawiedliwości na pierwszym planie. No takie weselne, fajne. Spoko zrobiony teledysk. Okej. Okay. Aha! Żart z niskich osób! Dziękuję bardzo. Żart z niskich osób!
Serio, czy śmianie się z małych osób jest czymś fajnym? Ja cię bardzo przepraszam, majonez. Ja cię bardzo przepraszam. Ale dlaczego ty wysyłasz mi tak obraźliwe teledyski obrażające niskich ludzi? Mały gościu podchodzi do bardzo wysokiej pani i chce prawdopodobnie zatańczyć. Robi to normalnie, w cywilizowany sposób, a ona mu pokazuje, że nie, kurdu plus, p***alaj. Patrz jaki malutki, nie zatańczę z nim. Jakby nie, jest to na pewno humor, który do mnie dociera. Mam żonę i dzieci, jakoś mi się udało. Chodziłem na inne imprezy. O, jest placement, jest placement. Dobrze, moment. Alexandrinum Palace. Jaka obsada. Ale pierd... Kolano? Świnia. A ochroniarz w tle robi po prostu country dance. Nie wiadomo co to jest w ogóle. Mamy dwóch panów tańczących ochroniarzów. Tragicznie. A reżyser krzyczy, tańczymy tam w tle, tańczymy. A weź tam stań z tyłu i nawalaj latarką. Jest światło efektowe, które macha góra-dół i to w ogóle nie wygląda wiarygodnie. Nie no, spoko pomysł, jest zadymiany i tak dalej, ale czuć, że to jest taki efekt. Tutaj w ogóle nie mamy horyzontu, ten obraz strasznie leci w lewo. Nie rozumiem, czemu w tej scenie zostało to zastosowane, nie ma tu uzasadnienia. Okej, podjeżdża fura, cwaniaki z klanu. Jest historia, jest brudny ekran, jest laptop i nawet nie Apple. Skąd oni wzięli tyle pieniędzy, ja się pytam. Rąk sobie nie podają, bo jest koronawirus, czy... Piątka, był hajs. Nie, wirus. Pstryk i mamy przejście. Bardzo często i dużo się teraz tego stosuje. Nie uważam, że to jest coś złego, ale w tym miejscu moim zdaniem jest bardzo źle użyte. Ale fajnie to jest. Och, Michał. Ta twarz i od razu się robi film, nie? Piękny, skomponowany, totalny, prawie plan, władca totalny, Michał Milowicz. Pan Michał jak zwykle wygląda świetnie, ta pani wygląda jeszcze lepiej. Są cycki na pierwszym planie, będą lajki na Instagramie. Pan Michał umie śpiewać, na pewno lepiej niż ja. A czemu nie śpiewa do kamerki? Przecież to jego głos chyba. A ci ludzie w tle to rozumiem, że to jest Ciechocinek, tak? Spoko pomysł na taniec, ale czemu tak statycznie? Dzieciaki na obozach filmowych, które prowadzę, często jak dostają aparat, to stoją jak słupy. Obrót wokół tego, ale wydał robotę. Ten klip jest bardzo mało dynamiczny, bardzo mało. Dużo się dzieje, a jest turbo nudno. Już myślałem, że master shot, a tu winda do nieba. Też tak piję ukradkiem, tylko nie wiem przed kim się chowam. Jakiś średnio udany żart z tym winkiem. A jednak... 2020 i zrobiliśmy takiego time wrapa. Jeżeli mamy jedno płynne ujęcie i ktoś ucina środek i go przyspiesza, żeby scena nie była za długa, to jest totalny kicz. Jakby tego nie róbcie i tego znowu to nie powinno być. Fajny taniec, świetnie dopracowany. Michał Milowicz zajebiście tańczy, na to wychodzi. O, jest, był steadicam. Oj, proszę, i ruch kamery nawet jest. Ale się szybko koleś wywalił, albo ej stary, robię ten shot i spadam. No czemu? Czemu to jest takie statyczne? Raz taniec wystarczyłoby nagrać w szerokim kadrze, drugi raz w średnim planie, przebijać na zmianę i by wyglądało o niebo lepiej. No z powietrzem nad głową to wiadomo, no bo to podskoczą mi co wtedy będzie. Ani to bekowe disco polo, ani to jakiś fajny utwór. Takie weselne pitu-pitu, które leci do kotleta. Mega czuć, że na tej imprezie jest 15 osób. Ile, nie wiem ile przyjaciół ma Michał Milowicz albo twórca tego wideo. Ja mam trochę więcej. No tu muszą być statyści, jest impreza, to nie zrobimy tego o 20 osób. Wiem jak to było, zadzwoniłeś do 40 osób, powiedzieli, że przyjdą, nie? Przyszło 15, nie? Jest, spociłem się, jest nasz mafiozo. Piękna gra aktorska, widzisz, że ktoś tańczy z twoją dziewczyną? Patrzysz z nienawiścią, uderzasz płaską rękę w fragmulgę, kurde belek, i idziesz do akcji. A jest! Będzie fight, dobrze, jest punkt kulminacyjny. Zostaw ją, puść ją! Ej ty! To był straszny śmieć montażowy, to po prostu nie ma sensu zostawiać tego. I ten powrót tutaj tej kamery, która nigdzie nie dociera, tylko to jest takie szarpnięcie w prawo, niepotrzebnie. O matko, dobrze, że nie mam żadnych napojów, bo bym rozlał po prostu. Serio?
A jesteśmy w kuchni i nagle wchodzi ekspozycja, i nagle białe ściany, i nagle powyżej sto luminancji. Nie wiadomo, co się dzieje. Nie powinniśmy walić po oczach nagle mega jasnością, kiedy byliśmy w ciemności. Jakby to jest bardzo nieprzyjemne do oka. Należak go, niech odpocznie! Chciał go uderzyć, miało coś się zadziać, ale... Ale tam, wyciąłem to. Kurczę, gryzie mi się, bo z jednej strony mniej więcej jest próba kreacji światła i to światło jakoś tam jest zrobione, ale ten montaż i te osie, takie skakanie w tym wszystkim robi taki chaos. To ze sobą nie współgra, nie pomaga sobie. Montaż psuje całą robotę temu, co udało się wypracować na planie i też ta kamera niepotrzebnie jest taka bez ładu i składu latająca. Tutaj mamy za to bardzo ostre cienie, które są bardzo nisko. To znaczy, że po prostu lampa była ustawiona na wysokości naszych aktorów i waliła prosto w nich. Bardzo prostym zabiegiem, aby uniknąć takich mocnych, ostrych cieni, jest po prostu odbicie światła od jakiejś innej powierzchni. Na przykład moglibyśmy tutaj zapewne odbić to światło od sufitu albo od ściany i cienie by były bardziej dużo miękkie i dużo lepiej by to wyglądało. Tak, nie wierzę w to, że próbował go uderzyć. No, była jedna próba, aktor podegrał górą. No szkoda, ustawiłbym na to więcej kamer i próbował łapać takie kąty, w których przewidzimy, gdzie to będzie wyglądało wiarygodnie. No ale aktor już nam wpadł do basenu, więc no, nie było czasu na dubla, zgaduję. No i mamy fałsz. Jestem syreną, pływam sobie, wypluwam sobie wodę, tryskam, fontanną jestem. Wpadł do basenu, to był mniej więcej na środku. W kolejnym ujęciu już jest przy drabicy do wyjścia. W kolejnym ujęciu jest znowu gdzieś na środku basenu. Nie żyje, utopił się. Popluł trochę wodą, utopił się. Nie utonął, ale stracił pamięć. Od wpadnięcia do wody, do basenu. Kumacie? Jeszcze te rozjazdy efektowe. Film nie ma pomysłu, czym chce być. Czy chce być efekciarskim klipem, czy fabułą, czy podejście eventowe trochę. Grajmy, co się dzieje, zróbcie swoje, a my to ogramy. To takie mam wrażenie. Tak, żeby się najmniej przyczepić, mamy przepalony obrazek, zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. Tak komentuję w taki sposób, bo nie do końca wiem, czy brać to na poważnie, czy to jest taka trochę beka. Tak się ucieszyłem, 5 zł dostałem, tak się ucieszyłem, co zrobię, na piwko pójdę. Tak, to też jest przerysowane mocno i rozumiem, że konwencja już na to pozwala, ale można było zrobić to w sposób bardziej wiarygodny, wydaje mi się. I bardzo często ludzie się ratują slapstickiem, bo coś im tam nie wychodzi w tej wiarygodności. A to jest takie wszystko na pokaz i w ogóle. Spróbujcie opowiedzieć tę historię w sposób wiarygodny, bo dałoby się. O, całuski, jak słodko. Słabe zakończenie. Zaczynam coraz bardziej się zastanawiać, czy to jest wszystko reżyserowane, czy to jest spontan, bo to nie ma sensu. Końcówka tego klipu to jest dramat. To jest, nie wiem, ktoś nie miał pomysłu, komuś skończył się budżet. Podsumujmy, koleś stracił pamięć od tego, że wpadł do basenu. Mimo to, że wyszedł sam, to stał się bezdomny. I stracił wszystko, garnitur, wszystko, pieniądze. I nikt mu z kolegów nie pomógł, ale od razu zauważył go jego ziomek, kiedy ten zbierał pieniądze. To jest najgorsze zakończenie teledysku, jakie chciałem w życiu. Naprawdę. Okej, no jest o czym gadać tutaj na pewno. Ogólnie kolory takie żywe, to fajnie wygląda. Widać, że jest mniej więcej wypracowanie tej jakości tego obrazka, bo jest ostry, nasycony. Ten warsztat oświetleniowy można byłoby rozwinąć dalej, ale jest już zalążek tego, jest już próba. Nie jest źle. Oceniłbym budżet teledysku na 1000 zł, 1500 zł, 2000 zł. Aktor z klanu, 3000 zł, no. Zdjęcia są spoko, chociaż jest bardzo dużo szerokich kadrów. Nie ma totalnie zbliżeń. Montaż jest bardzo leniwy, jest dużo się dzieje, a jednocześnie nic z tego nie wynika. Koniec nie jest zabawny, koniec jest głupi, jest dziwny, to jest głupi koniec. Przepraszam, że to mówię. Jeżeli ma to być utwór targetowany do takiej widowni, która słucha takiej muzyki, to tacy słuchacze docenią ten teledysk. Jak najbardziej przystaje poziomem do poziomu muzyki. I do tej piosenki to jest naprawdę świetny klip. Ktoś, kto go robił, poczuł klimat muzyki i dopasował do niego całą resztę. Nie mogło to być zbyt dobrze nakręcone, bo świetny teledysk do średniej piosenki jakby będzie odstawał. A to jest tak
To jest tak w punkt. Jestem pod wrażeniem kogoś, kto zrozumiał klimat. Fabuła jest jakaś, no bo tam ten nasz bohater, wokalista, zatańczył z żoną gangstera, milionera, tak? I w wielu filmach to już widzieliśmy, jakby to się pojawia ten motyw nieraz. No tutaj on jest tak slapstickowo wygrany i taki na pociesznie, że tak powiem. Co mi się nie podoba? Nie podoba mi się montaż. Uważam, że montażysta tutaj zagrał na zasadzie tnijmy i niech się rusza. Tutaj storyboard. Storyboard sobie narysujcie, bo wtedy będziecie w stanie takie proste historie opowiadać. A w trakcie planu zdjęciowego, kiedy już jesteśmy w tym amoku kręcenia, to brakuje takiego momentu, żeby się rozejrzeć, hej, a co tu jeszcze jest do ogrania? Gdzie tu jeszcze coś się zadziało? Generalnie, gdybym miał to podzielić na segmenty, to koncepcja leży, światło leży, zdjęcia leżą, montaż leży. Za dużo podstawowych błędów na każdym etapie produkcji. Przeczytajmy, co to od kogo. Zakres prac, koncepcja, światło, zdjęcia, montaż. Ten teledysk robiła jedna osoba, w sensie kręcił, reżyserował, napisał, oświetlił. Jeżeli tak, to szacun. Ja napiszę, ja nagram, ja zmontuję, ja poświecę. Okej, tak się robi, tylko pamiętajcie, że tego się nie robi naraz. Musisz przejść każdy etap po kolei. Jak tworzysz scenariusz, koncepcję, to jesteś wtedy scenarzystą. Potem, jak zaczynasz to świecić, to zajmujesz się tylko światłem, a kiedy reżyserujesz i tworzysz scenizację, to tylko tym. Nie, że zza kamery, tu lampa, a tu jeszcze powiedz, przejdź w prawo, przejdź w lewo, bo film, mimo że zrobiony przez jedną osobę, dalej musi się samodzielnie obronić. A jeżeli już robisz sam, to pamiętaj, że łączysz w sobie różne zawody. Różne dziedziny. Tutaj montażysta bał się wywalać materiały operatorskie albo odnieść się do nich z pewnym dystansem, bo to były jego materiały i szkoda mu było. To się miło oglądało. Pani w czerwonej sukni, która miała dobrze wyglądać, dobrze wyglądała. Kadrowanie i tak dalej, można by się do tego filmowo czepiać, ale tak jak powiedziałem wcześniej, moim zdaniem teledysk idealnie przystawał do muzyki. Jeżeli miałbym oceniać to jako piosenkę i tak dalej, no to takie 3. Natomiast jeżeli chodzi o teledysk do tej piosenki, moim zdaniem to i jeszcze robione przez jedną osobę, no to taka 8. Daję teledyskowi silne 4,2/10. Jakby naprawdę widziałem gorsze rzeczy. Doceniam zaangażowanie, jedna osoba wszystko zrobiła. Fajna pani, fajnie zagrane, no ale nawet dobrzy aktorzy nie uratują słabego scenariusza. 4/10. Generalnie jest bardzo słabo, daję temu słabą 2 i tylko dlatego, że mam gdzieś nadzieję w moim serduszku, że jeszcze Majo przygotuje coś gorszego dla nas. 6/10. Wbrew pozorom, mimo że obsada, mimo że kolory i ostrość, ale można było tego dopilnować bardziej w obrębie środków, które tutaj były. Przez to, że obrazek jest taki dobry, to tym bardziej widzimy braki w tych pozostałych częściach. I żeby wam ktoś powiedział, hej, nie galopujcie z tym montażem, wywalcie te śmieci, a będzie lepiej. Ale ogólnie spoko. Dobra, i ostatni film na dzisiaj. Migrena. Nie, co ja mówię? Stop. Jeszcze nie odpaliłem drugiego filmu, a już wiem, że jest lepiej. Mamy Miganie, tytuł filmu prawdopodobnie, na czarnym tle, ładnym, prostym, białym fontem. Miganie, nie migrena. Miganie. Się od pracy. I mamy tutaj zastosowaną bardzo prostą animację, gdzie po prostu to miganie jest miganiem fontu. Jakby i w tym wypadku nie wygląda to tanio, wygląda to dobrze, jest użyte z sensem, po prostu napis miga. W pierwszym ujęciu już mamy ładne udźwiękowienie, słychać dobrze głos gitary w słuchawkach. Ciekawy kadr, pan siedzi. Słuchajcie, pięknie skomponowany kadr, facet, schodzące się płaszczyzny, kąty. Ten kadr mówi jasno, w którą stronę mamy się patrzeć, mówi jasno, kto jest bohaterem. I slider. Albo zoom, jeszcze nie wiem. Szkoda, że ten odjazd jest cyfrowy. Po prostu jest to skalowanie ze 120 do 100% pewnie. W drugim ujęciu już jesteśmy umiejscowieni w czasie. Mamy rękawiczki oraz maseczkę. Jesteśmy znowu na kwarantannie. W lodówce jest coś więcej niż ketchup i musztarda. Coś światełko wewnętrzne nie zadziałało. A gdzie jest piwo? Skype 19. Bardzo ładnie. Politechnika Śląska od razu, Sandomierz.
Trochę boli to łopatologiczne wskazanie na Skype'a, nie? Gdzieś trochę czuję jego samotność, jest sam w domu. Jest to drobna uwaga, ale ja jestem na to bardzo wyczulony. Jeżeli mamy trzy ujęcia i w środkowym jest ujęcie z ręki, a poboczne są statyczne, to nie do końca dobrze się klei. Lepiej wtedy dodać tym bocznym delikatny ruch kamery w postprodukcji albo wystabilizować to środkowe ujęcie. Jakby unikajmy sytuacji, że nagle bez powodu w jednym kadrze po sobie się trzęsie obraz, a w drugim jest idealnie statyczny. Okej. Okay. A nie, myślałem, że będzie nożem sobie tak o palce robił się. To fajna umiejętność do nauczenia się w czasie kwarantanny. To ujęcie moim zdaniem można by było zrobić minimalnie lepiej. Dać troszeczkę kamerę wyżej, tak aby postać robiąca pompki w momencie wyprostu wchodziła nam w kadr, by znikała z kadru, pojawiała się. Znikała, pojawiała. Ale to jest tylko mój taki luźny pomysł, który pewnie ja bym zrealizował i tak jest okej. Okay. To jest zajebisty motyw, ekstra. O shit. To fajne, świetny pomysł. I tak się właśnie wykorzystuje motyw kwarantanny. No, gościu biega na balkonie, bo dalej nie może. W tym ujęciu widać, że kamera lub aparat, którym było to nagrywane, ma niezły dynamic range, więc jestem ciekaw, co to był za sprzęt. Bardzo ładnie. Bardzo ładne kompozycje. Centralne kadrowanie postaci i piękne zamknięcie, nawiązujące do ciągów Fibonacciego. Łuki, mocne punkty, grecki podział obrazu i wszystko jest piękne. Swoją drogą, jak na razie, bardzo ładne kadry. Może one mnie widzą. Ale kto widzi? Nie rozumiem, po co było to zdanie, nie kumam. Jednocześnie stuka palcami. Praca dźwiękiem, podoba mi się, lubię. Fajnie. Oj, Zenit. Nie mamy nawet połowy filmu, a już domyślam się, o co chodzi. To znaczy, że scenariusz wciągnął mnie i jest dobrze napisany. Wiem, że jest pandemia, że prawdopodobnie ta osoba nie może wychodzić z domu. Jest tytuł, który podpowiadał nam migotanie i był bardzo wyrazisty kadr, jak pan patrzy poza okno na inny blok. Domyślam się, że będzie próbował w jakiś sposób się za pomocą latarki na przykład kontaktować z kimś. I ptaszek jest. Zwierzę, ptaszek, dziecko. Już masz film zrobiony. O 19 miał być Skype, więc pokażę, że jest za 10:19. Kurczę, serio nie można było tego zegara nagrać jakoś stabilnie, tylko ta rozedgrana kamera na takim prostym kadrze. 19, Skype. Halo, synu. Cześć, tato. Nie machajcie tak sobie, jesteście prawdopodobnie tylko za ścianą. Brak internetu. O fuck, brak internetu w czasie kwarantanny, ale du! Ja! Nie pomyślałem o tym. Jak nie mogę się z kimś połączyć na Skype'ie, albo przerywa mi połączenie, to zawsze jest napisane brak internetu, smutna buźka, czarny domek, czerwony krzyżyk i ziemia. Okrągła oczywiście. Sąsiad, jest u ciebie internet? Już nie działa. Sąsiad odpowiedział, już nie działa, co najmniej jakby był jakimś bandytą. Sąsiad chyba z programu Uwaga, zmodulowany głos. Na wywiadzie, wiecie, w telewizji, na ciemnym tle, zaciemniona twarz, już nie działa. To mi nie do końca gra. Ta odpowiedź sąsiada, moim zdaniem, mogłaby być lepsza. Już nie działa, jest takie, nie wiem, wydaje mi się nienaturalne trochę, jakby on czekał, aż przestanie działać. Wiem, że przeostrzanie z jednego planu na drugi w obiektywach fotograficznych nie jest łatwe, a prawdopodobnie został to taki użyty. Ale zdecydowanie by było lepiej, gdyby kamerę postawić w tym przypadku na statywie i to przejście zrobić dużo wolniejsze ostrości z przodu na tył, bo teraz mamy taki skok. Możesz sobie zrobić na przykład markerem albo kawałkami taśmy w punktach ostrości, żeby to było bardziej precyzyjne. Instrukcja obsługi, co robić, jak nie ma internetu. Okej. Alfabet Morse. Aha, bo to Morse, okej. No niezła latarka z takiej odległości świeci. Tutaj niestety ta flara jest za duża, zdecydowanie. Z takiej odległości błysk latarki byłby bardzo malutki. Tu jest on za duży, powinniśmy go znacznie zmniejszyć. Wiem, że to nie jest łatwe, może lepiej by było po prostu wymaskować okno, żeby się mrugało. No, coś by trzeba było wymyśleć, żeby to wyglądało autentyczniej. Jaki wielki brak internetu! Tak wielkiego braku internetu jeszcze nie miałem. Ten dinozaur z Google chyba bardziej by tam tak... Ale okej, kumam. Prosty przekaz, jakby żeby każdy skumał to. Ale fajnie, światło odbite, lampka skierowana w ścianę. Ale brakuje mi tu odcięcia postaci od tła. Jakąś delikatną kontrę można by było skombinować i by było dużo przyjemniej.
To jest trochę naiwne, nie? Jaka była szansa, że koleś zauważy to światło? Jaka była szansa, że w tym momencie spojrzy akurat przez okno? I czemu nie zadzwonił do niego? Czemu akurat alfabet Morsa? Wiecie, tak trochę się czepiam, ale to są pytania, na które należy sobie odpowiadać, kiedy pisze się scenariusz do takich rzeczy. Bardzo mi się podoba w tej scenie, że jest ten ludzik, ten kosmonauta. Jakby bardzo wzbogaca to ujęcie. Bez tego by było pusto i smutno. Do tego roślinka, która jest przycięta, domyka kadr. Jeżeli to zostało zrobione specjalnie, to naprawdę dobra robota. Ogólnie bądźcie bardzo ostrożni z takim sposobem, wiecie, prowadzenia kamery, bo kamera odprowadza coś, co jest ważne. Ona nie musi reagować na każdy ruch. W kadrze takim, jak on odłoży tę latarkę i wróci z powrotem, też jest okej. Okay. Ten powrót tutaj nie był potrzebny. Fajny motyw z tym Morsem brzmi jak lekko naciągany. W pierwszą część filmu bardzo wierzyłem. Samotność gościa. Ojejku, a to nie wiesz, że jak strzelasz latarką w szybę, to ci się zblikuje i odbije? Pamiętaj o tym następnym razem. Fajnie, że ta muzyka tak jakby się kojarzy dźwiękami z tym alfabetem Morsa. Bardzo mi się podoba dźwięk w tym filmie. Jak na razie wszystko słychać, nawet jak pan przesuwa zeszycik, jest zaakcentowane. Do tego fajna i spokojna muzyka, która nie zakłóca nam odbioru filmu. Będzie dobrze. Mogę żyć dalej, będzie dobrze. Spokojnie, tato. Pornhub jeszcze wróci. Ale tata taki pozytywny, nie? Taki fajny tata. Długo im zajęło to nadanie i rozkodowanie, nie? A, i teraz wszyscy, tak. No ładnie, z przesłaniem, tak. No okej, okay, no jest jakiś pomysł, wszyscy zaczęli migać, będzie dobrze pewnie. Na zasadzie wspierania siebie w tych trudnych chwilach. Światełko do nieba. Przemyślane, przemyślany koncept. No i na koniec mamy tanie miganie. Te kropki też widać, że to jest idealnie ta sama kropka powklejana kilkanaście razy. No, szkoda. Cały film jest bardzo fajnie zrobiony, ale to miganie wygląda mega sztucznie, przez co cały film obniża jakościowo. Gdyby to miganie było zrobione troszeczkę lepiej, to by było o niebo lepiej. Na szczęście jest to kwestia wyłącznie postprodukcji, więc jeszcze można wszystko naprawić. O, mega fajnie, że muzyka została zrobiona przez tatę. Mega szacun. Jeżeli ja miałbym opowiedzieć tą historię, to być może facet by, widząc, że jeden sąsiad się nudzi i miga do niego, drugi sąsiad się nudzi i miga do niego, i jeden z tych sąsiadów następnego dnia też się nudzi, miga do kolejnego. I potem, po kilku dniach, widzimy, że wszyscy do siebie migają. I tak, a, śnieżna kula, zacząłeś coś, co jest kontynuowane. Ale to zajebiście, co? Inicjatywa jednego człowieka. I wszyscy to robią. Miganie, bardzo ładny film. Mam tylko jedno pytanie. Skoro nie mieli internetu, to może mieli telefony? Generalnie film jest bardzo niezły i bardzo poprawny. Ciężko jest do czegoś bardziej się przyczepić. Poza tym takim sztucznym miganiem to naprawdę nie ma żadnych większych wpadek. Bardzo fajnie, że ten film jest zrobiony przez syna i ojca i tata napisał muzykę do tego filmu. Podobało mi się. Zostawia nas z jakąś myślą, z jakąś refleksją. Film zmierza do czegoś, a to jest bardzo ważna cecha, potrzebna cecha w filmie, że wie jakie ma przesłanie, jaki ma wydźwięk. O tym trzeba pamiętać, po co my robimy film. Bo wtedy w montażu czy w nagraniu będziemy pilnować i szukać elementów, które nam pomogą opowiedzieć o tym, co chcemy. Montaż spoko. Ani razu nie miałem sytuacji, w której chciałem, żeby ujęcie już się skończyło. Było tak, że za każdym razem, kiedy już zaczynałem czuć delikatną nudę ujęcia, to dostawałem cięcie i wchodziło coś nowego, co na nowo pobudzało moją ciekawość. Panie Nikodem Bartnik, muszę panu powiedzieć, że historia jest piękna, wzruszająca, oklepana, naciągana, całkiem fajnie sfilmowana. Bardzo mi się podobają kadry, widać, że osoba, która to nagrywała, ma smykałkę operatorską. Do tego scenariuszowo ciężko jest tu się do czegokolwiek przyczepić, więc jak na razie zdecydowanie najlepszy film. Gratulacje. Celowałbym, że to jakiś student jakiegoś drugiego, trzeciego roku filmówki, który już wie, o co chodzi, wie, jak komponować kadry, wie, jak robić scenariusze. Ale jest to na pewno dobrze zrobione, fajnie się to ogląda, na pewno się nie nudzi. Jest poprawność w kadrach, kadry są bardzo przemyślane. Jeszcze bym pewnie dopracował tę koncepcję, że pojawia się taka
ewidentnie zrobiona grafika, nie ma internetu i smutna buźka. No bo to jest fałsz, tak? My wiemy, jak to wygląda. Co za problem ograć to z drugiej strony i on tam parę razy uderza w klawisz i mówi, cholera, nie działa. Chodzi z tym najpierw może tym laptopem. Jeszcze chwilkę, niech powalczy. Moc tej latarki też jest lekkim fałszem, ale tutaj jest trochę element tutaj magii właśnie. A więc czytamy informacje, kto to zmajstrował. No dobra, to okazuje się, że robił to kompletny amator, choć robienie filmów na YouTubie tak naprawdę można nazwać małą szkołą filmową, więc taki właśnie student pierwszego, drugiego roku. No to stare gratulacje w takim razie, jeżeli to oglądasz. Uważam, że dobrze wymyślone, od początku do końca spójne, fajny bohater, pomimo tego, że prawie ani razu się nie odezwał, ale robił rzeczy ciekawe. Troszeczkę domyślałem się, że to był Pocket od Blackmagica, widać było to po Dynamic Range oraz po kolorach. Ale moim zdaniem z tego pudełeczka można wyciągnąć naprawdę dużo więcej. Jestem bardzo ciekawy, jakich szkieł użyłeś. Mam nadzieję, że napiszesz mi w komentarzu. A w zamian ja Ci napiszę, jakich ja lubię używać szkieł razem z Pocketem, aby wyciągnąć z niego maksimum. Zaczynając filmować, chciałbym mieć takie wyczucie, jeśli chodzi o opowiadanie historii i komponowanie kadrów. Jak na początek kariery, jak na pierwszy film, rewelacja. To jest takie 6 na 10? Nie, 7 na 10. No to nie jest gorsze od pozostałych. Jest inne, ma przesłanie. Filmowo jest nawet jeszcze lepiej. 6,5 na 10 z tego powodu, że nie ma tam jakiejś wielkiej ilości błędów. Tam się wszystko jednak mniej więcej klei, nie licząc tego, że no mogli po prostu do siebie przez telefon zadzwonić, tak? Także życzę Ci tego, żebyś rozwijał swój talent i dalej robił takie filmy. Nie ocenię za wysoko, bo jeszcze zrobisz coś, co będzie się oceniało wyżej. Dam 6, ale tylko dlatego, że wiem, że osobę, która to robiła, stać na dychę w najbliższym czasie. Nie do końca uwierzyłem w tą historię, a na pewno jest to sprawnie i dobrze pokazane. Tak na zachętę, 7 na 10. Daję temu filmowi mocną 9 i mam nadzieję, że jeszcze nie raz zobaczę Twoje filmy i nie zapomnij podesłać obiektywów. Podsumowując odcinek, mieliśmy dzisiaj mieszankę kiczu i nieprzemyślanych rozwiązań z totalnym amatorem, który sobie świetnie poradził. Odcinek dobiegł końca, mam nadzieję, że Wam się podobało i że zobaczymy się w następnym kontrplanie. Fajny poziom i czekam na kolejne. I to wszystko ode mnie. Super, bardzo fajnie, dziękuję. Dziękuję Wam wszystkim, do następnego. I pamiętajcie, jeżeli chcecie, Wasz film może znaleźć się również w tym programie. Reklama, teledysk, film fabularny. Wyślijcie do mnie maila, a być może okaże się, że Wasz film pojawi się w kolejnym odcinku tego programu. Dzięki wielkie i do zobaczenia.